Proszę pani, Sona Dalinińskiego, zajezdnia, teatr nowy. To jest teatr nowy, to są właściwie takie pomieszczenia. Proszę państwa, jak państwo widzą w stanie takim surowym, to stare i to będzie odnowione. Teatr, proszę państwa, będzie nowy. Tylko że teraz tak fundusze, pewnie państwo będziecie poproszeni o danie tych funduszy, bo no, z czegoś to będzie musiało być wzięte. Fundusze z czegoś będą musiały być, proszę państwa, zdjęte. Państwo popatrz. No. Także proszę państwa, zapraszamy tutaj do Teatru Narodowego. Dzisiaj, proszę państwa, jak tak jedziemy, 503 od tej świętej Anny, to rzeczywiście ta Warszawa pożałowania godna, że tej kultury oczywiście nie ma u tych ze świętej Anny, tych dziadów katolickich. Facet wysiadł z 503 i zanim wysiadł za tym wózkiem z dzieckiem, szamotał się nim na lewo, na prawo, chcąc, proszę państwa, właściwie odpędzić jakby ludzi, a przecież mógłby prawą stroną wychodzić, bo tak kultura wymaga, że się prawą stroną wychodzi, a on chciał zawładnąć całymi schodkami autobusu 503 i tak szamotał się, proszę państwa, i zaczął wyzywać. No i takich rzeczywiście, no, a kto lubi takich chamów? Taka jest Warszawa. Państwo zobaczą, jakie tutaj piękne są światła przy wejściu do naszego teatru, tutaj na ten wernisaż. Państwo zobaczą. Piękne. Cuda nie widzę. Państwo zobaczą, jakie tu są piękne obejścia, piękne wejścia. Zobaczmy. Piękny świat. Chojneczki. Coś wspaniałego, coś pięknego. No choćby te światła. Światła, światła, proszę państwa, kolory, czerwone, to wszystko, państwo zobaczy. No. Także proszę państwa, niedosłowna jakaś taka obróbka, odnówka przedmiotów, ścian, tylko państwo zobaczą, jak można, dlaczego, że tak powiem, zrobić wielką sztukę, wielkie halo, wielkie art. Z byle czego państwo zobaczą. Jakichś parę trochę świateł państwo zobaczą. Thank you.